meczem Lotto Superligi i finale fazy playoff, ale również grali w półfinale Pucharu Europy. Wówczas to De Korglas był górą, dwukrotnie triumfował 3-0, awansował do finału rozgrywek prestiżowych europejskich. Niestety tam w finale Działdowianie musieli minimalnie ulec drużynie GV. Poczno dolnych rotacji. Takuja był na to gotowy, odebrał świetnie flipem backhandowym. Ale dużo brakowało, a nasi reprezentacji dotarliby do... Kapit... Tak jest, kolej! W drużynie z Działdowa, czyli w przypadku, kiedy dojdzie do czwartej gry singlowej, on będzie grał kolejny pojedynek singlowy. Za stołem i zmniejsza po dwóch swoich podaniach przewagę Grota Miłosz. Jest lekko podwyższona, zostaje podwyższone przebicie, od razu mocno atakuje. Ale jednak w którymś momencie tej akcji nie był w stanie odebrać ataku Duńczyka. Ależ się obronił! A to jest to, o czym mówiłem. Miłosz jest niesamowicie zwinnym zawodnikiem. Niesamowicie trudną sytuację miał teraz. No nie. Na pewno to też powoduje, że z większym obciążeniem gra Jonathan Groth. Jeszcze raz mamy tą akcję. Miłosz kontratakuje backhandem, broni się backhandem, przechodzi do kontrataku forehandem i Jonathan Groth kantem zagrywa za stół. Nieprawdopodobna akcja. Na pewno nadaje się ona do wycięcia i do powtórnego pokazywania jako świetna ze stołowego. Ale tak grają właśnie w jednej z najlepszych lig w Europie. Tak? 2-0 w małych punktach, a Bogoria prowadzi 1-0 w całym meczu. Duńczyka potem zaatakował backhandem, no i też klasa wyszła Jonathana Grota, że wygrał tą akcję. Nie zdarza mu się często. Kolejny serwis ze środka stołu, zmiana rotacji. Bardzo ładny forehand ze zwodem Miłosza. Pionis rozegrał jeden z najlepszych spotkań w barwach Bogorii, pokonując świetnego Chińczyka Shankuna. Liderów od wielu lat Bogorii szybko doprowadzi do wyrównania. Końcówka. Z obydwu stron.
czasu na stretching, na rolowanie, na różne aktywności fitnessowe, które od tego czasu Gionis wygrał 6 akcji z rzędu. Widać, że złapał wiatr w żagle. Się to nie udało. No i wreszcie punkt dla zawodnika Bogori. A ma szansę nawet go wygrać teraz. Będzie coraz bliżej wygranych w całym meczu. Kai Konishi też ma wiele świetnych zagrań. A pana Giotis eksplodował z radości i eksplodowała hala sportowa przy ulicy Sportowej 29.